Pojeżdżamy już, słuchajcie, będziemy wypływać z portu, który był przy naszym pierwszym hotelu, na takim fajnym jachtem, w miejsca, do których na Milos nie można dojechać samochodem. Albo jeżeli można, to raczej no nie jechałbym tam wypożyczonym autem, bo się może coś odwalić. Więc w takie miejsca właśnie ludzie dopływają takimi no, jachtami, statkami. Można sobie nawet wynająć taką łódeczkę samemu. Proponowali nam, ale że akurat są wieczne dni, to nie wzięliśmy. Chyba nawet lepiej, bo mogłoby to się źle skończyć. Nie mam doświadczenia z czymś takim, więc wzięliśmy sobie taką większą łódkę. Kosztowało nas to 60 euro od osoby. Trwało na 4 godziny, ale myślę, że o takich szczegółach powiem wam już na stateczku, bo będzie po prostu lepiej to wszystko wyglądało. Teraz już dojeżdżamy na miejsce i za chwilę będziemy się pakować na naszą łajbę. Się zmieścimy na to małe coś. Do you have something to the social media? Yes. Okay. Jesteśmy bezpieczni. Gdybyśmy spadli z tej małej łódki, to by było po całym naszym sprzęcie. Całym dosłownie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mieliśmy płynąć takim innym jachtem, ale po prostu było za mało ludzi i nie opłacało się kapitanowi tutaj nas zabrać, więc wziął nas inną łódką, trochę mniejszą, ale dalej fajną. Dalej zobaczymy te same miejsca, będziemy mogli sobie z niej wyskoczyć, popływać, będziemy mieli czas dla siebie i docelowo płyniemy do Cleftico, czyli takiego miejsca, do którego nie można dojechać autem, ale jest bardzo fajne, bo jest taka skała właśnie z dziurą w środku, tam można pływać, jest bardzo czysta woda i tak dalej, super miejsce. Polatamy sobie tam dronem, poskakujemy do wody i zobaczycie, jak można fajnie spędzić czas. Widzicie to miejsce? Właśnie tutaj byliśmy chyba na pierwszym odcinku z tym, prawda? To jest ta plaża. This is Cigrado Beach or yes, Cigrado. Next to Friplaka. Tak. Czyli to jest Cigrado Beach, a następna była ta Friplaka, na której też byliśmy na odcinku. Teraz macie widok z łódki jakby. Fajne miejsce, taki zakątek cichy. Tak wieje, że ja się boję o te moje nagrywki dronowe, słuchajcie. Słuchajcie, zobaczcie na kolor tej wody. Ja mam wrażenie, że ja widzę dno tutaj. Po prostu coś nieziemskiego. Ja się nie mogę doczekać, aż skoczę do tej wody. Robi się ciekawie, słuchajcie, bo będziemy wpływać do tej wielkiej jaskini z naszą łódką, która wcale nie jest taka mała. Nie. Jeszcze nie widać ich, nie? Ale on ponoć powiedział, że są gdzieś w tych dziurkach tam, gdzieś pochowane. Ładnie. Co? Ładnie. No ładnie, ładnie, fajnie, ciekawie. Powoli, słuchajcie, że wypływamy. Nie to powiem, że żadnych nie widzieliśmy, ale bardzo, bardzo ciekawa akcja z tą łódką. Nie spodziewałem się, że będziemy wpływać do jakiejkolwiek jaskini. Cała ta strefa tutaj, do której właśnie wpływamy, to już jest Cleftico, więc jesteśmy w miejscu docelowym, w którym się zatrzymamy na półtorej czy dwie godzinki. Będziemy mieli czas dla siebie i faktycznie widać, że już może zaczyna być spokojne. Myślę, że gdzieś sobie zaraz zacumujemy i będziemy mogli sobie właśnie nacieszyć się tymi dwoma godzinami tutaj. Zobaczymy, jak wygląda pod wodą. Zobaczycie w końcu, jak czysta jest woda, jaka jest widoczność pod spodem. How deep is here? 8 metrów do. Okej. 5. 5 meters? Yes. 5 metrów. A nie macie pojęcia, jak takie siedzenie w tej wodzie męczy. Podpłynęliśmy tylko z Marii zobaczyć tą dziurę od środka. Wróciliśmy, ja już nie wiedziałem, gdzie jestem. Ale trochę sobie popływaliśmy, woda jest krystalicznie czysta. Chciałem zejść jak najniżej, ale po prostu maska zaczęła mi tak przylegać do twarzy. Masakra, muszę sobie zrobić kurs nurkowania w końcu. Możecie dać łapkę w górę, żebym czym prędzej zrobił ten kurs. Teraz już odpływamy, jest to bardzo magiczne miejsce. Polecam, aczkolwiek dużo ludzi tu jest, bardzo dużo ludzi. Ale jestem zmęczony. Ok, you are ready? Two, go! One, go! Woohoo!
zatrzymaliśmy się, słuchajcie, w pięknym miejscu, do którego nie można dojechać autem, można tylko przypłynąć łódką. Mari, możesz się odwrócić, pokazać trochę to miejsce. Piękna plaża, super woda, taka, wiecie, turkusowa prawdziwa. No, tam jak byłem na brzegu i się tak przechadzałem po brzegu, to czułem się jak normalnie w raju, nie? Więc, no, jedno z ładniejszych miejsc, w jakich tutaj byliśmy, nie? Próbowałeś coś nagrać z GoPro, ale nie wiem, czy wyszło. No, dźwięk nam trochę uwaliło. Ale dobra, było super. No, słuchajcie, jesteśmy już w naszym autku, wróciliśmy. Idziemy się teraz na szybko ogarnąć, bo czuję po prostu, że jestem totalnie, totalnie spalony, aż mnie cała skóra szczypie na czole wszędzie. Więc czym prędzej się po prostu przemyjemy z tej soli, pokremujemy, żeby skóra nam nie schodziła, żeby była czekoladka. I co? I jakoś tam zakończymy ten odcinek, może gdzieś tam u nas w hotelu, nie? Mhm. Jesteśmy już, słuchajcie, w domu, wykąpani. Spaliłem się max. Widzicie mój tyłek? Jestem tak zjarany, że to jest obłęd. Więc smarowałem się już też ze 3 razy. Pora kończyć ten odcinek. Ja idę sobie właśnie nagrać dronem motorówkę. Jakby wiecie, co chodzi, nie? Że takim ponton za motorówką i oni tak skaczą sobie i tak dalej. No to idę to nagrać dronem. Jak mi się uda, to wam pokażę może na koniec odcinka. I zapraszam wszystkich do subskrypcji, do lajkowania i komentowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. A Kleptiko bardzo polecam. Hejka!